Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji tego Tika 2 pod tytułem Odyseja w imieniu króla. Dotarliśmy do małego miasta portowego, które nazywa się Patara. Jest to, właśnie mówię, małe miasto portowe, które jest jako pierwsze, do którego dotarliśmy na pustyni. Ponieważ poprzedni odcinek oficjalnie zaczęliśmy z Warantem, no to właśnie to jest pierwsze takie miejsce, w którym byli jacyś ludzie. I zaczęliśmy tutaj sobie coś tam rozmawiać z kilkoma ludźmi i musimy dostać przepustkę. W pewnym sensie przepustkę na to, żeby przedostać się do Ashdodu, do którego dotrzemy przez właśnie te przejście. Także trzeba po prostu tutaj pomagać i dostaniemy te pozwolenie, prosta sprawa. Zaczęliśmy takie pewne zadanie, w którym trzeba porozdawać żarcie rybakom prawdopodobnie. No mieszkańcom zwykłym, nie asasynom do końca, tylko zwykłym jakby mieszkańcom, nie? Ale chciałbym to w sumie zrobić, jak będzie już rano. Tylko widzę, że jest ósma, po ósmej, a niektórzy to nadal śpią. Hallo, geht es hier nach Ashdod? Kommt darauf an. Worauf? Na, ob Abdur damit einverstanden ist. Die Assassinen haben den Zugang zur Wüste für jeden Fremden gesperrt. So ein Pech. Ich muss unbedingt nach Ashdod. Tja, dann wirst du wohl mit Abdul reden müssen und ihn versuchen umzustimmen. Ich kann dir auf jeden Fall bei deinem Problem nicht helfen. Hier habe ich etwas Essen für dich. Danke. Aram hat uns schon erzählt, dass du uns was bringen wolltest. Das werden wir dir nie vergessen. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Luca. Ich bin der Sohn des Dorfältesten Aram. Wir leben hier vom Fischfang, das heißt, solange uns die Assassinen etwas übrig lassen. Seit Abdul mit seinen Männern da ist, müssen wir ihnen immer die Hälfte von unserem Fang abgeben. Warum lasst ihr euch das gefallen? Du bist vielleicht witzig. Die Assassinen sind in der Überzahl. Und selbst wenn wir Abduls Männer vertreiben könnten, würden andere Assassinen aus der Wüste kommen, um sie zu rächen. Unser Dorf würde dann mit Sicherheit zerstört werden. Dann sollen sie schon lieber die Fische bekommen. Mögen sie daran ersticken. Aber schlimmer als die Assassinen sind diese Korsaren, die hier rumlungern. Was machen die Kerle bei euch? Na, das soll dir lieber mein Vater sagen. Ich habe jetzt andere Sorgen. Stimmt. Du siehst so besorgt aus. Was ist los mit dir? Ich werde noch wahnsinnig. Zwei von diesen verdammten Korsaren haben meine Frau Laika belästigt, als ich auf Fischfang war. Jetzt ist sie verschwunden und keiner weiß, wo sie ist. Hast du denn überhaupt keine Idee, wo sie sein könnte? Ich habe schon einen Großteil der Küste abgesucht, aber sie nicht gefunden. Ich fürchte daher, dass sie von den Krokodilen oder anderen Monstern getötet wurde. Tak się składa, że my tą kobietę już spotkaliśmy w poprzednim odcinku. Podczas drogi do tego miejsca natknęliśmy się na pewną jaskinię, w której ona właśnie była, ta kobieta. Tam w ogóle się okazało, że ona uciekała przed jakimiś dwoma prawdopodobnie porywaczami? Nie wiem, no coś takiego, nie? I ona się tutaj ukryła w tej jaskini, trzeba będzie w takim razie ją stąd wyciągnąć. Ta jaskinia też w ogóle miała inne jeszcze zadanie. Z potworem. Był tutaj taki potwór, po prostu smoczy zębacz, nazwany jako potwór i trzeba było go pokonać. I sam Abdul, czyli ten szefo całej tej wioski właśnie, zlecił nam to zadanie. I tutaj jeszcze poza tym jest pewna miejscówka, do której będzie można dopiero przejść, jak jakiś klucz załatwimy. Dobra, tylko teraz tak, gdzie ona była, bo będę mógł się trochę tutaj łatwo pogubić. Dobra, tutaj, okej. Dein Mann sucht dich. Ich weiß, aber solange mich diese Korsaren verfolgen, bleibe ich hier. Was sind das für Typen? Sie heißen Vincent und Price. Ständig laufen sie mir nach und belästigen mich. Warum hilft dir denn nicht dein Mann gegen die beiden? Lieber nicht. Die würden Luca doch eiskalt umbringen, wenn er sich mit ihnen anlegt. Dieser Vincent kommt ja schon jeden Morgen bei Luca vorbei und bedroht ihn. Es ist fürchterlich. Was ist mit den Assassinen? Sind die nicht da, um euch zu beschützen? Wie bitte? Von wegen. Die interessiert doch überhaupt nicht, was mit uns passiert. Was machen sie denn sonst hier an der Küste? Sie haben den Auftrag, darauf zu achten, dass keine Feinde in das Tal von Ashdod eindringen. Außerdem kaufen sie den Korsaren ständig Sklaven ab, die ins Landesinnere geschafft werden. Und was passiert dort mit den Sklaven? Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen sie in den Minen arbeiten oder auf einer Plantage. Wer weiß. Du solltest hier nicht bleiben. Ich weiß, wie gefährlich die Höhle ist.
Aber solange die Korsaren da sind, bleibt mir nichts anderes übrig. Keine Sorge, ich werde mich mal um Vincent und Price kümmern. Lass da lieber die Finger davon. Wenn Rotbart davon erfährt, wirst du ganz gewaltigen Ärger bekommen. Rotbart? Ist er der Anführer der Korsaren? Ja, er ist ein Offizier des gefürchteten Korsarenkapitäns Mendoza, der irgendwo bei den südlichen Inseln sein Hauptquartier hat. Na wenn schon, dann werde ich mich um den wohl auch kümmern müssen. Was ist jetzt? Soll ich dich jetzt ins Dorf zurückbringen oder willst du in der Höhle bleiben? Na schön. Komm mit. Gut. Tak, no bo właśnie tam w tym mieście portowym jest jakiś taki mały statek piracki i no są tam ci piraci, także no będzie się trzeba nimi zająć, no bo ona tam będzie miała z nimi ciągle tak to kłopoty jakieś. Okej, okay, ale zapewne może samo pobicie wystarczy, może nie będzie trzeba ich zabijać. Jednak są to osoby z imieniem, także ciekawe czy jakieś tam zadanie, jakieś od nich też by na mnie wpadło po prostu od piratów, co nie? Hey, bleib mal stehen. Meinst du etwa mich? Genau, ich habe gehört, dass du in die Wüste willst und dafür Abduls Empfehlung brauchst. Stimmt, und? Ich könnte dir helfen, dass du Abduls Empfehlung eher bekommst. Du müsstest nur einen kleinen Auftrag übernehmen, mehr nicht. Hm, was soll ich denn für dich tun? Die Assassinen hier sind ganz wild auf Schildkrötenfleisch. Warum möchte ich ihnen das Fleisch der Schildkröten verkaufen? Leider aber ist eine Suche nach den lieben Tieren ziemlich zeitintensiv, weil man die ganze Küste nach ihnen absuchen muss. Ach, und ich soll jetzt die Schildkröten für dich suchen? Richtig geraten. Wenn du mir das Fleisch von 30 Schildkröten bringst, werde ich dich bei Abdul empfehlen. Und was sagst du? Und mehr bietest du nicht? 30 Schildkröten suchen ist nicht gerade eine einfache Arbeit. Etwas Gold musst du schon drauflegen, bevor ich mir so viel Arbeit mache. Na schön, viel kann ich dir aber nicht geben, dass sich das Geschäft für mich sonst nicht lohnen wird. Ich kann dir daher nur für die 30 Schildkröten 100 Goldstücke geben. Na gut, besser als nichts. Ich mache den Job. Gut, also denke daran. Du musst mir schon das Fleisch von 30 Schildkröten geben. Weniger nehme ich nicht an. No zbytnio wyboru tak naprawdę nie mamy, kurde. Ja tam ostatnio żółwiaki oszczędziłem po prostu. No nie zabijam. A tu się okazuje, że zadanie będzie od tego od nas wymagało. No niestety, tylko teraz tak. Muszą się pewnie gdzieś zrespić, ponieważ w tamtej jaskini to w ogóle nie było aż tyle tych żółwi, nie? Było tam z 6, 8, ale 30? Może być nieźle. Dobra, gdzie był ten Luca? Tutaj jest. Hey du! Hier bring ich dir deine Frau. Naika, tatsächlich. Bei Adonis. Ich hatte mir schon die größten Sorgen gemacht. Wo hast du sie gefunden? Sie hatte sich in einer großen Höhle versteckt. Hatten sie etwa wieder diese beiden Kerle belästigt? Ja, genau so war es. Es waren Vincent und Price, richtig? Ja, diese verdammten Mistkerle. Ach, was soll ich nur machen? Gegen die habe ich leider nicht die geringste Chance. Sonst hätte ich schon längst etwas unternommen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall danke ich für deine Hilfe. Leider sind wir zu arm, sonst hätte ich... Ist schon gut. Vergiss es. Da sind wir. Ich danke dir für deine Hilfe. Hoffentlich werden mich die Korsaren jetzt in Ruhe lassen. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Ich weiß nicht, ob das Luca recht sein wird. Nachher bekommen wir noch mehr Probleme. Du solltest ihn daher lieber fragen, ob er einverstanden ist. Hey du, ich könnte mich um dein Korsarenproblem kümmern. Ich weiß nicht recht. Wenn du uns hilfst, werden wir womöglich noch mehr Ärger bekommen. Lass mich nur machen. Alles wird gut. Hoffentlich, Mann. Hoffentlich. Na schön. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Na klar doch. Wer von den beiden Korsaren ist der gefährlichere? Dieser Vincent. Jeden Morgen macht er mich blöd an. Wenn du mit ihm fertig geworden bist, wird sein Kumpel Price dir wohl keine Probleme machen. Hm. Bist du sicher? Ja, nein. Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. No to się okaże. Oczywiście, my tutaj nie chcemy od razu przecież zbyt agresywnie do tego podchodzić zadania tak naprawdę. Bo mówiłem, no nie będzie trzeba ich zabijać, no to nie. Ale jak sami nas zaatakują i będzie trzeba ich jednak zabić, no to już jednak to będzie bardziej ich problem. Jeszcze co do tego statku, to pewna osoba mi napisała, żebym właśnie ukradł coś, co tam jest w kufrze na tym statku i wtedy dowiemy się czegoś tam na temat wyspy, którą w sumie teraz jakby nie widzimy.
bo jest dość duża mgiełka, może nam się coś pojawi? No coś tam widać, nie? Zobaczcie, coś tam widać. Tam w ogóle jest jakiś taki mały statek zatopiony, najbardziej to łódka, tam będzie trzeba też to sprawdzić. I to chyba będzie kierowało nas na tą wysepkę, także będzie trzeba to sprawdzić. I tam jeszcze jest jedna chyba jakaś wysepka, taka mniejsza. I to trzeba zrobić przed tym właśnie, jak przejdziemy sobie przez tamtą bramę. Po prostu, no co, no zrobimy wszystko, to co tutaj można zrobić. Także taki jest plan. No dobra, no myślę, że oni tutaj na początku dwóch stało przed tym statkiem. Nie wiem, czy to byli ci, o których chodzi, ale widocznie teraz musimy wejść na statek i... No dobra, to są oni, Vincent i Price. No zacznijmy od Vincenta. Hallo, Seemann. Was willst du von mir? Ich hasse Schleimer. Dabei wollte ich doch gar nicht schleimen. Hau ab! Ich kann deine Visage nicht leiden. Was tut ihr hier an der Küste? Wir warten auf solche Penner wie dich. Was sonst? Und jetzt mach, dass du wegkommst. Warum lasst ihr Luca und seine Frau nicht in Ruhe? Ach, hat sich etwa der arme Luca bei dir ausgeheult? Lasst die beiden sofort in Ruhe, sonst... Sonst was? Sonst werden Preis und du heute ihren Meister finden. Und der willst du sein? Dass ich nicht lache. Da müssen schon richtige Kerle kommen, um den alten Vincent umzuhauen. Ach komm, gib doch nicht so an, alter Mann. Du bist doch froh, wenn ich dich in Ruhe lasse. Was? Alter Mann? Warte, dir werde ich es zeigen, du Landratte. Wir sehen uns am Hafen. Dort zeige ich dir, wer hier ein alter Mann ist, klar? Kurde, ja już tutaj miecz wyciągam, bo tu będzie, myślałem, że akcja, ale dobra. Na pomost sobie wyjdziemy, będzie więcej miejsca i to dla nas plus. No to co? Będzie tutaj trzeba ich nauczyć dobrych manier. No tak jak można było się spodziewać, co nie? No jedyny taki w sumie minus mamy to taki, że ten strój nosimy tego adepta, czy jak to się tam nazywało. No jesteśmy o wiele słabsi przez to, ale... Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. To aż tutaj musimy dobiec? Eins muss ich dir lassen. Mut hast du. Tut mir fast leid, dir die Knochen zu brechen. Wir werden ja sehen, wer hier wem die Knochen bricht. Na schön. No i czyli oni się na mnie rzucają? A nie, dobra. Pojedynczo. Aha, to już? Może zaczekajmy, aż wstanie ten pierwszy i sobie z nim pogadamy. Najpierw, później z Price'em. Zobaczymy, czy Price też będzie taki mądry. Lubię 200 HP? Verdammt, meine Knochen. Ab heute hörst du gefälligst damit auf, Luca und seine Frau zu belästigen, klar? Ist ja schon gut, Mann. Ich werde die beiden in Ruhe lassen, versprochen. Das will ich dir auch raten. No i spoko. Zadanie wykonane. Hallo, Vincent. Na? Was machen deine Knochen? Lass mich... Znaczy no, zaraz będzie w sumie wykonane, jak tam poinformujemy ich, żeby jest wszystko okej, nie? Und was ist mit dir, Price? Willst du vielleicht auch ein Kämpfchen mit mir austragen? Ich? Nee, Mann. Wie kommst du darauf? Schön. Und Luca und Laika, lässt du in Zukunft auch in Ruhe, klar? Na klar doch, Mann. Alles, was du willst. Warte mal. Hi. Hi. Alles klar? Klar doch, Mann. Mir geht's gut. A ten? To jest ten rudobrody, ta? Warte mal. Możemy z nim pogadać. Hallo. Hallo. Was willst du? Ich wollte wissen, was ihr hier so macht. So. Na was wohl, hä? Wir warten auf schönes Wetter. Und nun verzieh dich. Ich lasse mich nicht so einfach aushorchen. Klar? Darf man zumindest wissen, wer euer Kapitän ist? Unser Kapitän ist der Corsar Mendoza. Doch der ist nicht hier. Hier auf dem Schiff habe daher ich das Kommando. Und wie heißt du? Rotbart ist mein Name. Ich gehöre zu Mendozas Offizieren. Und jetzt hau ab. Du störst mich. Mendoza, no tutaj już o nim słyszeliśmy i tak naprawdę mamy tam zadanie z tym skarbem piratów chyba jego. Klucz. 110 zręczności. Mamy 108. Możesz chwilę zaczekać. Kości do gry w ogóle miałem założone. Dobra, teraz mamy odpowiednią ilość. No i to jest prawdopodobnie klucz do tej skrzyni, o której była mowa.
na statku, także będzie trzeba ją okraść. Was kannst du mir über Mendoza erzählen? Über Mendoza? Nun, er ist unser Kapitän. Einer der gefürchtetsten Seeräuber überhaupt. Seine Schiffe findest du überall. Ob hier, bei den Chorinseln an Myrtanas Küsten oder bei den südlichen Inseln. Und wo hat er sein Hauptquartier? Auf einer unbekannten Insel. Aber wo das ist, werde ich dir nicht erzählen, du Schlaumeier. No, już myślałem, że mi powie. Wiecie co? Kurde, oni są tam na dole. To ciężko będzie teraz to tak zrobić, bo myślałem, że zdążę przed Rudobrodym. By tą skrzynię tak okraść. No dobra, będzie trzeba pokminić. Może tam w nocy pójdziemy, może będzie lepiej. Vincent und Price werden euch in Zukunft in Ruhe lassen. Tatsächlich? Adonis sei Dank. Ich habe deinen Kampf mit Vincent beobachtet. Er scheint ja jetzt eine Menge Respekt vor dir zu haben. Und was ist mit Price? Der wird euch auch nicht mehr belästigen. Er war froh, dass ich ihn in Ruhe gelassen habe. Endlich. Ich hatte schon befürchtet, dass diese Belästigungen und Bedrohungen nie aufhören würden. Leider bin ich zu arm, um dich entsprechend belohnen zu können. Aber vielleicht... Vielleicht was? Dieser Rotbart hat uns Fischer ständig gefragt, ob es hier Perlen gibt. Hm, klingt interessant. Weißt du, wo diese Perlen zu finden sind? Leider nein. Das wird dir wahrscheinlich nur Rotbart sagen können. Aber wer weiß. Vielleicht sagt er dir ja, wo die Perlen sind. Wenn du sie für ihn beschaffst. Cenne Perły? Dobrze, no zapytamy. Zobaczymy. Może się dogadamy. Ale moglibyśmy sobie zrobić właśnie to z mięsem żółwiaków. No niestety, no chciałem uniknąć tego, żeby wybijać... Nie, to już nic. Żółwie, no ale będzie trzeba, nie? Także teraz tak. Jaskinie, no to możemy tak naprawdę sprawdzić. I teraz pytanie, czy będą... Aha, te żółwie, okej, nam się pojawiły tutaj na starcie już, można powiedzieć. Czyli w tej jaskini po prostu tutaj już jakby jest ich więcej i będzie trzeba to sobie ogarnąć. No dobrze, no niestety. Panie żółwiu drugi, trzeci, musicie opuścić nasz świat. Nie chciałem, ale życie mnie do tego zmusiło. Trzeba szukać, no żółwiaki już nie są... oznaczone, nie? Jako przeciwnik, więc tutaj już nam się nie podświetlają. I teraz tak, bo ja tutaj poszedłem w prawo, możemy w lewo. Tutaj nic nie ma, żadnego, to znaczy żółwia nie ma i po prostu nam została droga tutaj. Tutaj po lewej stronie to lajka sobie przesiadywała, tutaj żadnego nie ma i lecimy po prostu dalej, dobra. Okej. Okay. Trzeba będzie dotrzeć do tego początku tej jaskini, można powiedzieć, bo tam właśnie no, dużo tych żółwi było, także... Także tam tego mięsa ogarniemy, ale to i tak będzie za mało, skoro tylko tutaj na początku dostaliśmy kilka tych żółwi. Muszą gdzieś jeszcze być. Może na wybrzeżu, może gdzieś tam będą, nie? Na plaży. Zobaczymy. No możemy w sumie takie nawet koło zrobić, bo tutaj sobie przebiegniemy, wyjdziemy w pewnym momencie tam z jaskini i koło sobie takie zrobimy. Także z tym to nie powinno być problemu, tylko trochę będzie biegania po prostu, nie? Dobra, czyli tutaj no, jak na razie ich nie ma i one były... O! Aha, one... To jest też śmieszne. W poprzednim odcinku te żółwie były po prostu takie bardzo duże. Były 5 razy większe niż teraz, jakie widzimy, nie? A nie wiem. Restart gierki zrobił to, że chyba one po prostu się zmniejszyły i tak śmiesznie to trochę wygląda. I mamy tych... Aha, 31! O kurde, wydało się, chyba zabijałem żółwie jakieś kiedyś. Ale mam nadzieję, że nie na wizji. Mówiłem, że nie będę tego robił. Kurde, no i co? Oszukaliście? Znaczy, oszukaliście. Ja zostałem... Wy zostaliście przeze mnie oszukani, nie? Mówiłem, że żółwiaków nie zabijałem. A tu się okazuje, że miałem więcej mięs, niż teraz żółwi pokonałem. No, wydało się. Kurde. Niedobrze. Nie no, po prostu może z jakiegoś tam miejsca nam wpadły czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiecie co?
Załóżmy sobie pierścień szybkości. Bo problem jest teraz taki, że my mamy teleport, ale na wybrzeże. Ja myślałem przedtem, że ten teleport, który kupiliśmy w wiosce, w Patarze, to będzie, no, do wioski. A tu się okazuje, że jest po prostu na wybrzeże tam, w tamte miejsce, z którego zaczęliśmy warant, nie? Także no. No i tak wiecie co? Jak są, jak już tak to zaczęliśmy robić, może w razie czego, może kiedyś będą potrzebne jeszcze te mięsa z żółwi. Może tak sobie już to zróbmy, nie? Dodatkowo trochę więcej. No dobra, czyli w takim razie mamy to. 40 jest sztuk. 10 mamy więcej w zapasie. Idziemy to w takim razie oddać. On tutaj, to był on? Nie. On tu siedział ciągle? Siedzi? A nie, to był ten. Hier hast du das Fleisch deiner Schildkröten. Ausgezeichnet. Das hast du sehr gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Schön. Und die Empfehlung? Keine Sorge. Ich werde so bald wie möglich mit Abdul sprechen. Dobra, dobra. Jeszcze chciałbym handel zobaczyć. Weźmy te pełnie. Szkoda, że kuszy nie możemy znaleźć lepsze jak na razie. Ale udało nam się tarczę w końcu jakąś taką normalną kupić. Bo na 60 siły to jest nic. My mamy 300 ponad. Ale na 9 ochrony przed wszystkim. No to już można powiedzieć, że coś nam to da. My takie trupy tu mieliśmy. 3 przed obroną fizyczną. 2 to jest po prostu nic. No dobra, tu 4. A 9 jeszcze nawet jest ok. No na pewno będą jeszcze jakieś lepsze, więc po prostu można by było się nauczyć tego parowania w końcu. I sobie je nosić, te tarcze, nie? Także no, nie jest ona jakaś tam zbyt piękna, ta tarcza drewniana, zwykła taka drewniana, najemników z Gothica 3 chyba. Tam buntowników, ale nie, najemników. No to nie jest jakaś tam ten, ale może kiedyś fajniejsza jakaś się nam trafi. Co teraz w takim razie? A, mieliśmy jeszcze te żarcie tutaj porozdawać. Luka to nie. Z tymi po prostu zwykłymi rybakami musimy pogadać i im rozdać. O, teraz widzimy tamtą wysepkę, tam widzimy nasz statek też. Śmieszne jest to, że oni jakby go nie widzą, nie? Tam specjalnie ma być ten statek ukryty. I na tamtej wysepce coś będzie, nie? Także będzie trzeba ten kufer okraść. A, jej też dajemy żarć, okej. Okay. To była piąta czy szósta osoba? Dobra, i czy to wszystko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli na to wychodzi, że to wszystko i musimy wrócić do Arama, który też był tutaj na zewnątrz. Die Fischer haben ihr Essen erhalten. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Wie kann ich nur deine großherzige Tat belohnen? Mir reicht es, wenn du Abdul sagst, dass du mir Vertrauen schenkst. Ja, ich weiß, du willst unbedingt nach Ashdod. Kein Problem. No i spoko. Nie wiem, tak naprawdę zbyt dużo tych w sumie questów to nie będzie. Bo nie ma aż tak dużo tutaj ludzi, co nie? Także myślę, że w tym odcinku jeszcze coś tam zrobimy, a później dojdziemy, dotrzemy do tego aż do dół, nie? Kurde, 20 zł, naprawdę czasami śmiech. Na razie o tą reputację jeszcze nie będziemy pytać. O. Helfen? Wieso? Abdul lässt mich nur in die Wüste, wenn ich mir das Vertrauen der Leute hier erworben habe. Verstehe. Na gut. Ich hätte da tatsächlich eine kleine Aufgabe für dich. Mein Sumpfkrautvorrat geht zu Ende. Besorg mir 12 Pflanzen und ich werde dich bei Abdul empfehlen. Wo gibt es denn hier Sumpfkraut? Im Palmenwäldchen vor Patara wirst du welche finden. Aber sei vorsichtig, dort gibt es auch eine Menge Blutfliegen. No, przechodziliśmy przez te miejsce 5 razy i bagiennego ziora to mamy pewnie z 200 milionów w ekwipunku, także. Hier hast du dein Sumpfkraut. Sehr gut, du bist wirklich zu gebrauchen. No i elegancko, szybka akcja. Wenn du willst, kannst du noch einen Job für mich übernehmen. Der ist allerdings weitaus gefährlicher. Was soll ich tun? Abdul gab mir den Auftrag, mich um die gefräßigen Küstenkrokodile zu kümmern, die sich abends nahe an das Dorf heranwagen. Bisher sind mir diese Viecher aber immer entwischt, weil sie sich im Dunkel der Nacht gut verstecken können.
Wenn du für mich diesen Job übernimmst, werde ich dich ganz besonders bei Abdul empfehlen. Nun, wie sieht es aus? Einverstanden. Ich werde mich um die Krokodile kümmern. Gute Entscheidung. No dobra, czyli to też tak naprawdę mamy zrobione. Wychodzi na to, bo też przechodziliśmy przecież przez to miejsce. Chociaż myślę, że jak odpali się quest, to może jakieś się kolejne zrespią, ale widocznie nie i drugie zadanie mamy od razu wykonane. Die gefräßigen Krokodile sind tot. Ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Was ist mit der Empfehlung? Keine Sorge. Ekstra opinia, no dobra, spoko. Czyli tak naprawdę chyba nam została tylko ta akcja z tymi piratami, ponieważ tutaj... A, jeszcze ten ork by, może orkowi coś tam będzie mógł pomóc. Orku, to znaczy? Orkowi? Orku? Jakoś tak. Mniejsza. Ale jednak nie, no dobra, czyli tutaj mamy tak to wszystkich, no i dobra, no pogadajmy z piratami. I będzie trzeba zabrać te rzeczy ze skrzyni. Ej, jest git. Nie ma chyba nikogo na dole. Co oni tacy? Mapa wyspy skarbów kapitana Kuternogi, poufna informacja. Zaraz sobie wszystko weźmy. No tak, bo ten rudobrody to gdzieś sobie tam chodził, przedtem go właśnie widzieliśmy. I na dole, tak jak było przedtem z 4 czy 5 to tych piratów, to teraz było ich 0. Mapa wyspy skarbów kapitana Kuternogi jest taka sama jak ta, którą dostaliśmy już kiedyś jakiś czas temu, ale pewnie specjalnie, jakby się okazało, że z kiedyś tej mapy byśmy powiedzmy nie wzięli, nie? No i to jest to. Ej, i to by wychodziło na to, że ta wysepka to jest to, co jest teraz aktualnie zaznaczone na mapie. Zaraz sobie tę informację oczywiście przeczytamy, ale w sumie tak patrząc po tym, to by mogło być to. Ciekawe, nie? Dobra, list od Mendozy do Rudobrodego. Rudobrody, na wschód od wioski rybackiej. O kurde, wyłączyłem przez przypadek. Patara znajduje się świątynia starożytnych ludzi. Tam powinna być duża jaskinia, w której podobno Kuternoga ukrył kolejną wskazówkę dotyczącą swojego skarbu. Najlepszym sposobem będzie wysłanie Pajka na poszukiwania. To prawdziwy pies tropiący, który wkrótce znajdzie kryjówkę Kuternogi. Mendoza, dobra, ale to nie jest tutaj nic wspomniane o tym, co widzimy przed nami. Tylko o jakiejś świątyni. A co nam wpis wniesie? Nie mogę w to uwierzyć, już prawie zrezygnowałem z pomysłu odszukania skarbu kapitana Kuternogi, a tu nagle znajduje się w kufrze Rudobrodego kopię mapy skarbów i list poprawnymi współrzędnymi. Zgodnie z tą informacją skarb znajduje się nie na wyspie, a gdzieś tu na wybrzeżu Warantu. Mendoza pisał Rudobrodemu, aby wysłał Pajkę na poszukiwanie miejsca wskazanego na mapie. Trzeba go szybko odszukać, dopóki on nie odnalazł skarbu, czyli musimy Pajka odnaleźć. Dopiero chyba wtedy ten wątek się dalej pociśnie, ale co w takim razie z tą wyspą? Tak chyba wychodzi na to, że dla zasady powinniśmy sobie ją oczywiście sprawdzić, wyczyścić, zabrać to, co tam jest, no bo tak naprawdę tam tego skarbu wychodzi na to nie ma, tylko po prostu jest gdzieś tutaj na wybrzeżu w Warancie, nie? Ej, tam w ogóle widzimy coś, widzicie? Tam można tak w sumie teraz to nazwać nad głową naszej postaci. Jest jakaś taka jakby świątynia czy coś, nie? Ciekawie, ciekawie. No dobrze, czyli... O, tamtą też teraz widać, tą jeszcze mniejszą wysepkę. Będzie trzeba to sprawdzić, ale tego Pajka będzie trzeba odnaleźć. Ciekawi mnie ten Ashdod. Zapewne was też, ale no... Trzeba to zrobić przed tym. Gdzie ten... W sumie... Gość będzie, no tutaj... Tutaj to takiego pirata nie ma, to oczywiste jest przecież, nie wiem czemu tu szukam, ale chodzi o to, że... Gdzie w takim razie? A może... Teleportując się na wybrzeże, tam gdzie my dotarliśmy, będziemy mogli dalej jeszcze pójść i tam może coś będzie ktoś? Zaczekajcie, zapisałem, bo ja... Tak, no, skręciłem się wtedy w prawo i tam poszliśmy dalej, żeby tutaj dotrzeć, nie? I teleportując się na wybrzeże... Nie no, to jest w sumie tutaj nic nie ma tak naprawdę, daj, ja to musiałem... Tak, ja to sprawdzałem. Ale... A może przy tamtej wysepce by on był?
No tylko, że przecież jest tak, że oni sprawdzili już jakby powiedzmy te miejsce. No i nie szukają przecież tam już tego skarbu. W ogóle tutaj zastanawia mnie to, nie, no tu nie ma wpłynięcia żadnego. Chodzi mi po prostu o to, bo tam podświetlało mi się coś, nie? I gdzie to jest tak naprawdę? To jest jakoś tak... Zaraz... Pod nami. O, zobaczcie. No może jakaś po prostu jaskinia do tego miejsca nas kieruje, czyli... Widzę coś tam. Widzicie? To jest na 100% statek, taki o wiele mniejszy niż rzeczywiście nasz. Płyniemy. W ogóle tam jeden jest taki wrak statku, tutaj chyba był drugi. Dobrze? Nie, to na 100%, tak. Płyniemy. I no mówię, po prostu sobie dla zasady sprawdzimy te wysepki, no skoro jest mowa o tym, że skarb i tak został gdzieś tam indziej, znaczy gdzieś jest indziej, no to... Długo nie znajdziemy, ale... No bo tak to zrozumiałem, ale... Trzeba i tak będzie sprawdzić i tak. No to ciekawe. Tak szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że będzie można gdzieś sobie dopłynąć do jakiegoś miejsca ze startu, można powiedzieć. Tak jak przypłynęliśmy łódką z naszego statku, tylko po prostu tam, wiecie, pobiegniemy w stronę tego... w stronę tej wioski i tak dalej i to będzie okej, wszystko, nie? Ale... Tam jest ta świątynia. To jest jaka ta świątynia. Aha. I my stąd będziemy mogli w ogóle przejść tam dalej wyżej jeszcze. Dobra, no to jest ciekawie. Okej, no są ci piraci. Nie zdążymy niestety tego wszystkiego zrobić. Ja chciałbym, no... Trudno się mówi, ale... Najpierw porozmawiajmy. Rotbart schickt mich. Was? Dich schickt der Alte? Sag das doch gleich. Pike ist aber nicht hier. Du findest ihn in der Ruine. Kann ich mit dir handeln? Von mir aus. Aber warum gehst du nicht zu Asmund? Der kann dir doch viel mehr verkaufen als ich. Ich hab nicht viel. Ich kann dir aber auch noch anderes Zeug verkaufen, welches ich am Strand gefunden habe. No może po prostu ma coś, czego Pike, znaczy ten drugi nie ma, nie? Na pewno weźmy sobie mikstury. No dobra, nic nie bierzemy stąd. Dobra, czyli on jest w ruinach. Dobra, czyli mamy plan w sumie na następny odcinek. Będziemy tam biegli, ale... Naprawdę zostanę tak od razu zaatakowany? Czy jak to tam będzie? Nie, no nie atakuje mnie. Chociaż może dlatego, że teraz poszedł sobie tam spać. Patrzcie. Nic mi nie robi. No to dobrze, nie? Zostaw mnie! Nie zmuszaj mnie, abym ci przywalił. Dobra, nie rozmawiajmy z nim. Nie ma co się tu szarpać. Okej, czyli zrobimy tak. Tu jeszcze sobie tak sprawdzę, może coś będzie. Coś jest, to pielec. Zrobimy tak, że najpierw sobie sprawdzimy. Kurde, tak jak te miejsce. Tu znaleźliśmy, to może tam dalej jeszcze coś będzie. Zrobimy sobie tak, że najpierw sobie sprawdzimy tamte ruiny. Ogarniemy tą sprawę z tym skarbem. Odwiedzimy tą wysepkę mniejszą, tą większą. I taki jest plan w sumie na następny odcinek. Także no ciekawie, znowu Warant ciekawie się tak w sumie robi, zapowiada. Także fajnie, fajnie. No tutaj chociaż... Zobaczcie, jest jakaś plaża. Albo... Nicość. Dobra, jest blokada. Okej. Jest ściana po prostu, nie przejdziemy, nie przebiegniemy. Dobrze, czyli na tym sobie to możemy zakończyć. Idziemy na te ruiny w następnym. Wysepki sprawdzimy, jak czas na to pozwoli. No będzie fajnie, nie? No i też mnie to zastanawia, co tam jest na górze. I czy będzie właśnie tak, że my będziemy tam jakby mogli iść na tą górę, czy jednak najpierw do tego Ashdodu trzeba się tam dostać, tam przez tą bramę, to znaczy... Dopiero tutaj, powiedzmy, na te górne jakieś takie tereny. Ciekawe właśnie, jak ja tutaj... O, dobra. Wejdę jakoś tam.
Dobra, no tego też sobie na później zostawimy. No i tam widzimy te ruiny i będzie można tam wyżej wejść. To ciekawe, co to tam w ogóle też będzie dalej. No nic, trzymajcie się do kolejnego. Cześć.